Początkowo chciałem zrobić materiał, w którym ocenilibyśmy, który mob jest najgłupszy. Po czym spojrzałem na owce i stwierdziłem, że tutaj nie ma co oceniać, bo każdy z nich wygląda jak kretyn. Trzeba ich po prostu sprawdzić. Zbudowałem tor przeszkód dla mobów. W początkowej fazie ich jedynym zadaniem było wejście po drabinie. Żeby ich zachęcić do działania, zrobiłem szklaną podłogę, którą stopniowo miałem niszczyć. Reakcja kurczaka uświadomiła mi, że to wcale nie będzie takie proste. Postanowiłem nieco zmodyfikować całą konstrukcję i dorzucić labirynt z dwoma ścieżkami. Jedna, która prowadzi do źródełka lawy i druga z kilkoma ślepymi uliczkami, która wyprowadzi cię na szklaną podłogę, a później pozostaje tylko wejść po drabinie. Niestety kurczaki w ogóle nie chciały ze mną współpracować, więc zostały po nich co najwyżej jajka. Nie no, żartowałem. Trzeba było je w jakiś sposób zachęcić do działania, więc sięgnąłem po nasiona. No i siadło. Kurczaki przeprowadzone przez labirynt zostały bez większego problemu i nawet weszły po drabinie. Ale zdecydowanie za łatwo to poszło, dlatego postanowiłem nieco bardziej zmodyfikować nasz końcowy etap. Jednak zanim przejdziemy do sedna, mam do was pytanie. Którego moba uważacie za najgłupszego pod kątem intelektu, a który z nich jest najmądrzejszy? Wyniki porównamy sobie na końcu po przeprowadzonym teście. Jako pierwsze stestują go krowy. Początkowo okazały się za grube na nasz startowy korytarz, albo po prostu lubią swoją bliskość. Nie nam oceniać, będzie trzeba to poszerzyć. Oczywiście trzeba było je nieco zmobilizować, czyli musiał wjechać pan Badyl. Ja pierdzielę. I weź tu gadaj z krowami. Baśka, rozmawialiśmy na ten temat. Czemu nie chcecie współpracować? Mówiłem wam, że wam zapłacę. O! Poszła? Niestety nie wyrobiła na zakręcie. Poważnie widzowie, współpraca z krowami jest giga trudna, ale czy to oznacza, że one tak naprawdę są mega mądre i wolą nie ryzykować? Czy może jednak są giga głupie? Ups, to się naprawi, od razu lepiej. Gitara, teraz tylko po kratach i jesteś No nie będziesz już wolna. Pierwsze koty za płoty, a raczej krowy, więc możecie w tym momencie zostawić taktycznego suba i łapy w górę. To tylko momencik, a zawsze możecie go później zabrać. Z góry dzięki. Krowy do najmądrzejszych należeć już nie będą, więc co na to świnie? Nauczeni doświadczeniem wiemy, że nie obejdzie się bez pana Badyla. Ponoć owce to terrorystki, a tu proszę, czarna owca wśród świń. Poszły, ale nie doszły. I jak tu z wami świniami współpracować? Bez marchewy się nie obejdzie. Niestety nawet z pomocą nie dały rady i świnie lądują razem z krowami na samym końcu stawki. No to kto następny? Czas na nasze sławetne owce terrorystki. Patrząc na ich zaangażowanie, bez pszenicy się nie obejdzie. Chyba ten tor jest zdecydowanie dla niej za ciężki. Jest jeszcze nadzieja w kilku innych mobach, także sprawdźmy. Liczyłem, że lisy pokażą się z nieco lepszej strony, nie musiałem ich w żaden sposób motywować, wystarczyło, że mnie zobaczyły i już zaczęły palić gumę. Pomyślałem, że może lepiej zmotywują je do tego wilki. Niestety i to nie pomogło. Wszystkie lisy skąpały się w lawie. Czy ktoś w końcu uratuje honor tych mobów minecraftowych? Pomyślałem, że jak już mamy wilka w gotowości, to wiecie, kogo możemy stestować? Naszego ulubionego i irytującego kostka, czyli szkieleta. Okazało się, że kostek jest większym debilem niż myślałem i dał się zapędzić w ślepą uliczkę. Podejście numer 2 dało nam ten sam efekt. Postanowiłem sprawdzić, czy chociaż podoła przejść nasze przejście przez lawę, jednak zarówno szkielet, jak i wilk stwierdzili, że muszą się wykąpać. A wiecie, kto zmotywuje wilka do działania? Oczywiście, że lama. Niestety biedaczek w takim popłochu uciekał, że za każdym razem kąpał się w lawie. Pomyślałem, że może to jest przez to, że uciekają w popłochu, więc postanowiłem oswoić wilka i spróbować go poprowadzić krok po kroku i niestety to też nie dało żadnego efektu. I to już szósty mob, który nie dał rady.
Jak już lamy się pojawiły na planie, no to mówię, że sprawdzimy te szlamy, ale ewidentnie nie mogły się dogadać. Ale żeby tak od razu siebie nawzajem zabijać, stwierdziłem, że kara musi być i przechodzimy dalej. To co, może następny nasz wybuchowy przyjaciel, czyli Creeper? Tutaj sprawa też jest prosta, użyłem koteła do pomocy. Niestety Creeper również nie podołał. A może by tak sobą poszuć Creepera? Może wtedy nam się uda? Sprawdźmy. Pozostawię to bez komentarza. A jak z kotami w takim razie? Podobnie jak przy lisach, wystarczy, że odpalimy survival i właśnie o taki efekt nam chodziło. Ale nawet nie zdążyłem dobiec, żeby ich zobaczyć, a po nich został tylko dym. No dobra, to spróbujmy może z oswojonym delikwentem na dużo prostszym torze, bo koty, podobnie jak oswojone wilki, podążają za nami. Jednak i to nie przyniosło nam pozytywnego efektu. No nic, czas na tajną broń, bo jak osadnicy nie dadzą rady, to już nikt nie da. Odpalamy villagerów, ich motywacją do działania będą zombiaki, bo ich się panicznie boją. I sprawdźmy, co z tego będzie. Spytacie pewnie: Jakub, skąd ty wiesz, kogo boją się poszczególne moby? A tak na serio pewnie nikt nie spyta, ale jest to okazja do tego, żeby zachęcić was do odcinka ze wszystkimi mobami i ich lękami, do którego odnośnik właśnie macie w karcie. Wytłumaczenie jest jedno. Wszystkie moby w Minecraft są po prostu debilami. Tak jak myślałem, będziemy musieli uprościć fragment z lawą i wtedy sprawdzić, czy jakikolwiek mob w ogóle będzie w stanie to przejść. No i w końcu. Krowa, którą zachęci się pszenicą, bez większego problemu przechodzi uproszczoną wersję toru. Tak samo jest z owcą, czy nawet świnią. Jednak bez mojej pomocy żadna z nich nawet nie ma ochoty ruszyć dupska i przejść przez tor, choćby miały tam siedzieć do jutra. No i cała nadzieja w villagerze. Miejmy nadzieję, że obroni honor mobów w Minecrafcie. Nie no, ja w to po prostu nie wierzę. Po trzech spalonych, dosłownie, próbach udało się. To na pewno Zbyszek, widzę po jego oczach, udało mu się przejść uproszczoną wersję naszego toru, a nawet wejść po drabinie i ulotnić się z naszego teleturnieju. Ale to tylko ostatnia część. Czy w takim razie uda się mu przejść cały tor razem z labiryntem? Pierwsza próba... Nie. Druga próba? Nie. Trzecia próba? Nie. Czwarta próba? Też nie. Piąta próba? Nie. Szósta próba? O, uwaga. No dobra, jednak nie. Siódma próba? Zbychu, to ty. Wierzę w ciebie. Uwaga. Już prawie. I udało się. A no dobra, jednak nie, Zbychu, ty kretynie. Ale że naprawdę nikt, ani jeden mob... Niestety, moby w Minecraft są giga debilami i nic z tego nie wyszło. Jeśli chcecie drugą część, gdzie poddamy próbie reszty mobów, to w komentarzu napiszcie Piglin musisz. Ja się z wami żegnam, pamiętajcie, żeby zostawić lajka i subskrypcję, jeśli wam się podobało. Zawsze w przyszłości możecie mi go zabrać. Dzięki za oglądanie, mówił Jamis Jakub, na razie, cześć.